Z lasu w okolicach Jawora zginęło prawie 30 metrów sześciennych drewna. Zagadkę kradzieży udało się rozwiązać dzięki pracy leśniczego. Końcem listopada jeden z leśników nakrył złodzieja na gorącym uczynku podczas ścinania drzewa piłą spalinową. Mężczyzna zdołał jednak uciec przed przybyciem policjantów, natomiast leśnik zdołał zrobić zdjęcie twarzy złodzieja, które się okazało bardzo pomocne w identyfikacji sprawcy. Na miejscu był również pojazd marki Fiat, którym złodziej przyjechał po łup. Tablica rejestracyjna jedyna, która była zamontowana na pojeździe, pochodziła z innego samochodu. Policjanci z Jawora szybko ustalili dane leśnego złodzieja i zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec naszego powiatu. Mężczyzna został w poniedziałek zatrzymany, doprowadzony do jaworskiej komendy, usłyszał zarzut kradzieży drzewa. Straty zostały wycenione na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do ogłoszonego zarzutu, tłumaczył, że drzewo kradł, żeby dorobić i sprzedał je przypadkowym osobom. 24-latek może teraz posiedzieć za kratami nawet 5 lat. O wysokości jego kary zdecyduje sąd.